Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Legacy Challenge w grze The Sims 4. No dobra, od razu dzisiaj odpauzuję grę, żeby gra w tle leciała. Tak naprawdę za chwilę Jess idzie do pracy, więc już ją wysłałam tutaj, by się rozbawiła do pracy. Grzesio będzie dzisiaj pomagał Julce w odrabianiu lekcji. Karina teraz zaraz pójdzie coś zjeść. A więc już coś tutaj mam nadzieję, że jest. Jest ryba z frytkami jeszcze. Więc zje ona tę rybę z frytkami. Sobie obejrzy coś tutaj zabawnego. A Igor poszedł robić oczywiście coś na stole do majsterkowania. Gdyż musi mieć czwarty poziom majsterkowania. A ja w tym czasie sobie pogadam troszeczkę. Gdyż mogliście zauważyć, że mój głos brzmi trochę inaczej niż w poprzednich odcinkach. A jest to ze sprawą tego, że mam nowiutki mikrofon i on oczywiście jest inny niż mój poprzedni mikrofon i właśnie brzmi inaczej. Dzisiaj jak przyszedł w końcu do mnie, do domu, to dzisiaj go cały 3 godziny go ustawiałam odpowiednio, żeby wszystko było dobrze i żeby współgrało z grą tak jak chcę. Więc trochę ustawiania miałam i oczywiście brzmię inaczej i oczywiście tutaj chciałam Was oczywiście poprosić o jedną rzecz. Byście mi w komentarzach napisali, jak Wam się podoba mój głos z tego mikrofona, więc czy brzmię lepiej niż przy poprzednim mikrofonie? Na pewno brzmię lepiej, to jest raczej bez dyskusji, ale oczywiście piszcie mi Wasze odczucia, jakie macie względem audio. Ogólnie też chciałabym Was poprosić, byście pisali, czy gra nie jest za głośno, czy mam ją jeszcze ściszyć, czy na przykład postacie, jak teraz gadają, tak jak Grzesio teraz do Julci, czy czasami to nie jest za głośno, czy powinnam efekty gry jeszcze ściszyć, bo je ściszałam, ale czy jeszcze mam je ściszyć? Napisz, może wróć do pisania książki. Grzesio, a Julcia co zrobi? Julcia, ukończona praca domowa. Masz te jeszcze umiejętności wysokie? Tak, no to możesz teraz się zainspirować i za chwilę będziesz oczywiście robiła miksjologię. A ty też skończyłeś. No a więc piszcie, jakie są wasze odczucia, czy właśnie ściszyć grę. Czasami raczej ściszyć niż ją podgłośnić. Sądzę na pewno, że w tę stronę jak już to będziemy szli, ale piszcie. Piszcie, czy jakie są wasze odczucia, też ten mikrofon jest takim mikrofonem stacjonarnym, czyli taki, który stoi sobie na moim biureczku przede mną. Poprzedni mikrofon to był taki mikrofon, wiecie, który był doczepiony do słuchawek i on tam zawsze był ode mnie w takiej samej odległości, więc niezmiernie jak czy się pochylałam, czy się nachylałam, to on cały czas brzmiał tak samo. Ten mikrofon jest mikrofonem stacjonarnym, a więc jeśli się od niego odchylę i się do niego przysunę, to on będzie brzmiał inaczej, a więc mam nadzieję, że nie będzie mi się to zdarzało, że cały czas będę mniej więcej od niego w takiej samej odległości, będzie mnie dlatego cały czas tak samo słychać. Ale jakbym się nagle wkręciła w grę i nagle bym zaczęła tutaj latać, powiedzmy, na krześle, w cudzysłowie, no to oczywiście wtedy może mnie też być trochę inaczej słychać, w zależności czy się przesunę do mikrofonu, czy się od niego odsunę, to będzie mnie inaczej słychać. I to, na to chciałam zwrócić uwagę tylko, że czasami jakieś różnice z powodu tego, jak mnie słychać w tym odcinku, mogą być z tego, że się po prostu odsunęłam od tego mikrofonu albo się przysunęłam. No mówię, sami wiecie, że jak gracie w Simsy czy jakąś inną grę, to czasami ona was tak wciąga, że po prostu aż nosem dotykacie monitora, a czasami w takich nudniejszych momentach, jak na przykład ekranu ładowania, czy jak wszyscy śpią, no to jest takie rozluźnienie i się rozkładacie w fotelu. A więc nie musicie trzymać przez chwilę, nie wiem, rąk na myszce czy klawiaturze i możecie się rozsiąść i nie jesteście już tak blisko tego monitora i wtedy ja w takim momencie byłabym dalej od tego mojego mikrofona przy starym mikrofonie. Oczywiście on jest cały czas był przyczepiony do moich słuchawek, a więc był zawsze w stałej odległości od mojej twarzy,
od moich ust, teraz niestety przy tym mikrofonie jest inaczej. No dobra. Podczas występu na przyjęciu prywatnym Jess nagle ma kompletną pustkę w głowie. Jak brzmiała następna linijka tekstu? Może coś zaimprowizować albo po prostu skończyć, próbując zachować twarz. Kiedyś ci chyba ci się improwizowanie nie powiodło, to może teraz przerwij. Może przerwanie też się nie spodoba, ale zobaczymy. Czasami najlepiej pośmiać się z siebie. Jess przyznaje, że zapomniała tekst i przechodzi do czegoś, co pamięta, ratując swój występ i reputację. No, więc chyba dobrze postąpiliśmy, chociaż nie miało to żadnego kompletnie efektu na jej pracę. No ale dobrze. A więc tyle chciałam sobie pogadać o nowym mikrofonie, a więc naprawdę byłabym wdzięczna za komentarze, czy to mówiący, że głos jest super, świetny i wspaniały, czy mówiący, że powinnam jeszcze popracować nad jego ustawieniami w programie. Więc piszcie też, czy szumy są wyciszone dobrze, bo starałam się razem z bratem je odpowiednio wyciszyć i prawdopodobnie nam się to udało, ale jeśli nie, no to też piszcie w komentarzach. Czyli teraz, bo zrobiliśmy sobie przerwę, bo razem to wszystko z bratem ustawialiśmy. Z naciskiem, że to on ustawia. On jest lepszy w takie klocki. Ja tu tylko robiłam za tester głosu. To staraliśmy się to wszystko wyciszyć odpowiednio w programie i wydaje nam się, że nam się to udało. Chociaż wiecie, po jakimś czasie to już się wszystko, wiecie, słyszy podobnie i to już nic się nie wie. Ale ty, gdzie ty uciekasz? Bogusław, ty masz być chyba naszym przyszłym mężem. No właśnie, weź tu pogadaj z Julcią. Nie przyjdziesz tutaj do niej? Ona może przecież ćwiczyć i rozmawiać, co nie? Chyba tak. Musiałbyś tylko do niej podejść, co nie? Czym się tak wydaje? Ty już znowu skończyłeś? Ej, jaki on jest. No. A więc jeśli szumy są za głośne, jeśli trzeba jeszcze podnieść barierę szumów, to też piszcie w komentarzach. Chociaż mówię, nie sądzę, bo nam chyba się to dość dobrze udało już je tutaj wyeliminować, ale jakby co? Jakby się teraz coś zmieniło, bo mówię, przerwaliśmy i odłączyłam mój mikrofon i teraz przed nagraniem znowu go podłączyłam i od nowa wszystko włączyłam, a więc jest taki stan jakby przed każdym nagraniem, więc że muszę wszystko podłączyć na nowo i dlatego nie wiem, czy te szumy są nadal dobrze zrobione, czy nie. No, a więc proszę, piszcie w komentarzach, byłabym naprawdę, naprawdę wdzięczna za każde komentarze. Czy mówię to pochlebne, czy takie mówiące, co jeszcze mogłabym zmienić, co jeszcze jest nie halo, nad czym musiałabym popracować. No, ale jeśli takie mówiące, że wszystko jest ok, też są potrzebne. O nie, bardzo potrzebne to raczej jest takie masło maślane, ale też są potrzebne, bo wtedy wiem, że nie muszę nic zmieniać, że z moim głosem już jest wszystko ok. No i oczywiście, że ten... No ten głos, mówię, powinien brzmieć lepiej niż przy poprzednim mikrofonie, bo tamten mikrofon to był tani jak barszcz i nie miał zewnętrznej karty dźwiękowej do tego dołożonej, a więc były czasami jakieś różne przestery, takie różne było czasami mnie słychać w różnych momentach dziwnie. Teraz tego już nie powinno być. Ten mikrofon jest na USB, a więc sam w sobie jest taką kartą graficzną, kartą dźwiękową, sorry, czy kartą zewnętrzną dźwiękową, a więc... I wszystko powinno być z dźwiękiem ok, więc powinno być dobrze. Powinna mieć też ładną i czystą barwę głosu. Więc mój brat uważa, że mnie słychać tak, jak w rzeczywistości mówię, a więc, że nie zniekształca ten mikrofon mojego głosu. Mam nadzieję, że wam to się podoba. Oczywiście, jeśli nie, to oczywiście zawsze to jeszcze jakoś można dostosować w programie, pozmieniać trochę te barwy głosu, więc ja sobie o tym pogadałam, no ale kiedyś trzeba. Kiedyś trzeba, dobra. Podobno w barze trwa... tam odmów. I ty już kończ, bo jesteś, widzę, zmęczony, nakarmisz mikrofon kwiata, później coś sobie zjesz. I z tym też się wiąże ta rzecz, że ja chciałam dzisiaj pomiędzy tym odcinkiem a poprzednim, chciałam sobie trochę pograć, żeby Julcia była bliżej swoich dorosłych urodzin. Gdzie tu jest? Ona nadal jest 4 dni przed urodzinami, poprzedni odcinek skończył się w tym momencie, w którym się rozpoczął dzisiejszy odcinek. Z racji tego, że właśnie te 3 godziny ustawiałam ten mikrofon, że oczywiście to trochę nadwyrężyło mój głos, musiałam później chwilę odpocząć, mój głos zreperować, zanim mogłam zacząć nagrywać ten odcinek, mówiąc też, niedawno byłam chora, więc to też trochę spowodowało, że mój głos nadal jest troszeczkę osłabiony.
No i dlatego nie miałam dzisiaj teraz czasu niczego sobie. Nie miałam czasu sobie pograć pomiędzy odcinkami, więc to też powoduje to, że niczego nie było pomiędzy odcinkami, że widzicie to, co jest. No. Dobra, ty już skończyłeś. Jesteś nie swój, bo oczywiście się tam dziabnąłeś. No ale dobra. Dobra, który masz? Już masz trzeci poziom majsterkowania. Dojdź do tego czwartego, co? Nie chce ci się spać ani nic. Czy ja słyszę, że jest coś zepsute? Tak. Wiecie co? Nie chce mi się dzwonić po złotą rączkę. Naprawdę mi się nie chce. No ale dobra. Zatrudnij złotą rączkę, bo i tak jest darmowa. No i tak będzie darmowa, więc zatrudnij tę złotą rączkę. Później skorzystaj, później spać. Julcia, oczywiście pewnie wejdziesz na samą górę. No ale możesz zrobić te kilka kilometrów w górę. Dobrze ci to zrobi. Później ty pójdziesz tu na dole skorzystać i też pójdziesz spać. No, więc tyle sobie chciałam pogadać o moim mikrofonie, o tym, że się muszę do niego przyzwyczaić, do nagrywania na nim też. Nie wiem, czy to powiedziałam. No bo, ale mówiłam, że jest stacjonarny. Nie wiem, czy mówiłam, że muszę się przyzwyczaić do nagrywania. Ale to muszę zrobić. Bo nigdy wcześniej z takim mikrofonem stacjonarnym stojącym przede mną nie pracowałam. To jest mój debiut. Można powiedzieć, w pewnym sensie po nagraniu ponad 190 odcinków jest w czymś mój debiut. No po prostu. Jakbyście nie wiedzieli, to nagrałam już ponad 190 filmików. A więc ponad 190 filmików jest na moim kanale. Więc ponad 190 filmików możecie obejrzeć na moim kanale. To jest niesamowite, jak ta liczba rośnie. Że niedługo będzie 200 filmików. Że może niedługo będzie 1000 subskrybentów. A propos subskrybentów, subskrybujcie, subskrybujcie. Naprawdę, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to naprawdę zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Naprawdę, bo ostatnio te subskrypcje coś zwolniły. Może to dlatego, że jest już rok szkolny. Ludzie tak nie mają czasu szukać nowych youtuberów, tak jak w wakacje. Ale zwolniły subskrypcje i teraz prawie tygodniowo, nie wiem, niektórzy subskrybenci pojedynczy odchodzą, a pojedynczy dochodzą, a więc na razie moja liczba subskrybentów w tym tygodniu oscyluje w okolicach 925 i raczej tej liczby nie przekracza w tym tygodniu, więc od tygodnia jest ta liczba dość stała, więc to niestety jest smutne na razie, bo ja chciałabym jak najszybciej nagrać dla was, wiecie, odcinek Q&A, a obiecałam go na 1000 subskrybentów. To jest smutne, no bo nie mogę go wam dać, bo brakuje tych 75 subskrybentów. No, a więc jeśli znacie kogoś, kto lubi oglądać moje filmiki, albo kto lubi Simsy, to zachęćcie go do oglądania moich odcinków, a najlepiej do subskrybowania mojego kanału, żebyśmy powiększyli to grono do 1000 subskrybentów, bym w końcu mogła wam nagrać to Q&A na tym nowym mikrofonie. Oczywiście wspaniałe Q&A dla was, gdzie odpowiadam na wasze pytania, więc naprawdę no zachęcam. I to też mówi, że można cały czas pytania do Q&A zadawać. Oczywiście, jeśli ktoś chce zadać pytanie do Q&A, to najpierw niech obejrzy oczywiście 21 odcinek Info Simsów, gdzie tam mówiłam, jak zgłaszać pytania do Q&A. A więc zanim to zrobicie, to oczywiście pamiętajcie, żeby sobie przejrzeć ten odcinek. O, taką mam malusieńką prośbę. Wtedy będzie mniej i łatwiej. Wtedy będziecie wiedzieli, o, jak rozpoznaję, że to są pytania do Q&A. Zwyczajnie te pytania do Q&A, te komentarze muszą mieć podpisane, że to jest Q&A. Żebym wiedziała, że to są pytania do Q&A, bo tak to jeśli nie są to pytania do Q&A, a one jeszcze nie padły wcześniej, to ja mogę na nie odpowiedzieć od razu pod odcinkiem w komentarzach. Czasami napiszę, że nie odpowiem na to pytanie, bo odpowiem na nie w Q&A. No, a ja chciałabym nagrać to Q&A, to jest w końcu dla mnie coś nowego, coś innego, jeszcze nigdy nie nagrywałam Q&A. Zwykle nagrywałam dla was let's play albo informacje o Simsach w sumie, więc to będzie coś innego, coś nowego i też mam nadzieję, że forma będzie fajna i przyjemna, bo mamy w głowie razem z bratem, jak to by dla was zmontować, skleić, zrobić.
to na pewno będzie fajne, przyjemne, zabawne i też się dowiecie trochę o mnie. Więc no, chciałabym już to nagrać, już to zmontować, skleić. No, ale na razie nie ma 1000 subskrybentów, tych 75 brakuje, więc naprawdę zachęcajcie swoich przyjaciół, znajomych, rodzinę, tych wszystkich, którzy uwielbiają Sims 4, szerzcie wiadomość dalej, sami subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie, bo naprawdę warto, bo mówię, na 1000 subskrybentów jest to Q&A, które mam nadzieję, że będzie fajne i przyjemne i to coś innego i nowego na moim kanale będzie. O, i tyle. No. A więc zajmiemy się może z mami. Julcia byś może zeszła i coś ugotowała. Ja mówię serio, może byś zeszła i coś ugotowała, bo została jedna porcja frytek w lodówce. Mówię serio. Naprawdę serio, serio, serio. A więc mogłabyś wstać, Julcia. Muszę się nie wylegiwać i wstać. No. O, i wstałaś, i wspaniale. No. A więc chodź tu, kochana, i coś mi tu ugotuj. Podaj śniadanie, może być sałatko-owocowa. A co, na zdrowo. Co nie, macie takie piękne figury, dbajmy o nie. Jedząc sałatkę owocową. Podoba mi się to, naprawdę mi się to podoba. Dbajmy o figurę, oczywiście, że tak. No, czy ktoś ukończył jakąś aspirację? Nie, raczej chyba nie. Bo Jess ma grillowany ser. To z serem, przepraszam. Cały czas mówię na tę aspirację grillowany ser. To jest aspiracja tost z serem. Bo ja oczywiście cały czas mam w głowie amerykańską nazwę tej aspiracji, angielską nazwę, gdzie jest grillowany ser i potrawa też jest grillowany ser. A w Polsce jest to tost z serem. A więc trochę inaczej. No dobra. No. A nie ma co się martwić. Dziewczyny, wyjdziecie do szkoły. Reszta ma wolno. Oprócz jeszcze Jess, która idzie wieczorem do pracy i którą musimy powykonywać skecze. Okej. Okay. A więc jest wszystko dobrze. Oczywiście Jess teraz do awansu potrzebuje tylko troszeczkę. O, proszę. Niewiele potrzebujesz, ale ty już chyba... Nie, jeszcze masz. Jeszcze 20 godzin. A, tydzień po trójnym premii. To ja powinnam była tobą ciężko pracować, to byś dostała awans. O, zepsułam się, rozgadałam i nie pomyślałam, no. Ach, cię, co za ja. Ale gdybym ciężko pracowała, to by dostała awans. Odłóż do lodówki, to... To nie wiem, co masz robić. Julcia, możesz popracować nad drinkami jeszcze przed szkołą oczywiście. Reszta sobie smacznie śpi, niech sobie śpi tak długo jak chce. Oczywiście nie potrzebuję ich budzić. Dopiero jak będą potrzebowali wstać, to niech staną. Oczywiście dziewczyny za godzinę do szkoły. No dobra, więc to mamy ogarnięte. Dobra, nie wiem, czy mamy nadal ogrodnika, czy ja go zwolniłam. Spójrzmy. Usługi ogrodnicze nadal mamy. Dobra, więc to jest dobra sprawa. Ale to oczywiście możesz popodlewać roślinki trochę. Podchwaszczać też się trochę możesz. Oczywiście plonu nie będziemy teraz zbierać, bo absolutnie są gołe roślinki. Ale możesz się pozajmować roślinkami. Później nakarmisz też krowokwiatka. Dobra, dziewczyny za chwilę idą do szkoły, a więc koniec tego dobrego, panie. Zapraszam do szkoły. Oczywiście trzeba się uczyć, trzeba chodzić do szkoły. Wy chyba obie macie szósteczki. Ty też. No, a więc do szkoły to po prostu... I idziecie, żeby sobie tam pobyć. A ty jakąś inną, o jakiś inny ubiór w końcu ubrałaś. Karina, a więc taki ubiór inny ma. Już oczywiście zniknęła nam w biegu. No proszę. Julcia, idziesz? Idziesz. Też coś inaczej się ubrałaś do szkoły. Proszę, proszę. Każdy jakiś nowy ubiór ma w szkole. No. Dobra, więc zdobywaj przyjaciół. No, a więc zdobywaj przyjaciół. Może jeszcze kogoś poznamy. Może jeszcze ktoś się ostatnio stał nastolatkiem. Bo gra jakiś stworzyła nowych nastolatków. Warto ich poznać, warto mieć przyjaciół, albo jakieś dzieci poznać, też czasami tak bywa. Igor już też schodzi, proszę, sobie za chwilę coś zje, a więc Igorek też już wstał. I ty jeszcze trochę majsterkowanie i później tę złośliwość tobie musimy podnieść. Więc jeszcze znowu musimy pracować nad twoją złośliwością. Oczywiście pamiętamy, ostatnio smoczy owoc ukradł Igor z pracy. Niesamowite rzeczy kradniesz w pracy. Igor, naprawdę niesamowite. Ty już odchwaszczasz. Widzę, że już wszystko podlałeś. Ogrodnikowi i tak nic nie płaci, a więc jak nic nie zrobi dzisiaj, to i tak się nic nie stanie.
A Grzesio ma coś do roboty troszeczkę. No. No wiesz co, przestań karmić się, po prostu niech już dokończy od kwaszenia ogrodnik, który tu biegnie, a ty nakarm krowo kwiatę i za chwilę sobie pogadasz ze swoim braciszkiem młodszym, tak? Co tu masz za podjąć nową karierę, no. Nie będziesz podejmował żadnej, ale to żadnej kariery, Grzesio. Ty nie jesteś taką osobą. To nie jesteś ty. Nie, absolutnie nie. Dobra, masz tu sobie porozmawiać z bratem, tak jak sam chcesz, też również. Rozmawiajcie, proszę, podnoście sobie towarzystwo. Plotkuj, oczywiście, miłe rzeczy. Zobaczcie, jaki on ma niski poziom towarzystwa. On potrzebuje rozmowy ze starszym bratem. Naprawdę, potrzebuje tego swojego starszego brata. No to po prostu nie zapominajmy o tym, że to są bracia. Wspaniali bracia. Nie wiem, czy powinnam się tak blisko przysuwać, bo nie wiem, czy nie za głośno gadają panowie i czy mnie w ogóle słychać na ich tle. Czy mnie zagłuszają, a więc napiszcie mi, bo mi się wydaje, że oni mogą mnie troszeczkę zagłuszać, jak rozmawiam, a więc się trochę odsuniemy od nich. By mnie nie zagłuszali, o. Dobra, o, Jess już też wstała, drugi poziom charyzmy osiągnąłeś. Ty też jesteś, ale ty jesteś głodna. Sobie oczywiście też zjesz sałatkę owocową. No, sałatka owocowa. No, coś z opóźnieniem, czy co, kochana? Nie wiem. I pani też już skończyła, nie ma nic do sprzątania w tym domu, naprawdę? Oj. To nie jest dobra, więc też rozmawiajcie sobie. No i już od razu towarzystwo lepiej, ale nadal rozmawiajcie. Gdzie ty idziesz, Grzesio? Gdzieś ty leziesz. Ty też sobie może coś zjedz, bo też jesteś głodny. Sobie te ryby z frytkami zjedz. I usiądź tu obok brata i rozmawiajcie dalej. Kochani, nie musicie kończyć rozmowy, bo ty chcesz sobie pograć w gry. No naprawdę, to nie jest cool, naprawdę. No, macie rozmawiać dalej jak prawdziwi bracia. No, a więc nie urywamy w połowie rozmowy, kochani, rozmawiamy dalej. Podziel się pomysłami. No, tak ma być. Dobra, ty potrzebujesz tylko wykonywać sketcha, więc jak zjesz, to zaczniesz wykonywać sketcha, Jess. Więc o tym pamiętam, nie martw się, cały czas pamiętam. Oj, a ty, Julcia, nie chodzisz do szkoły? Julcia, nie... Gra mi się, spauzuj się, gra. O, właśnie. Julcia, nastolatka, dlaczego ty nie jesteś w szkole? Wagary, Julcia wagaruje, trzeba donieść Hani. Ona wagaruje. Niewdzięczna dziewczę, naprawdę. Myślałaś, że się przeprowadziłaś. Mieszkasz sobie po drugiej stronie ulicy. Ja co, już nic nie widzę? Wagary. To nie jest ładne, nie jest fajne. Ale tak to już jest. Simowie, którzy nie są w rodzinie, którą się gra, często nie chodzą do pracy, naprawdę. Ale jakbym już do niej zadzwoniła, to ona jest w szkole, ona teraz nie przyjdzie do mnie. Tak to już jest. No. Trochę takie nieuczciwe. No ale cóż, nie. Idziesz ty na górę i ty kończysz tu. Majsterkowanie. Tę umiejętność kończysz. Jess, co ty idziesz robić? Tańcz. Po co, kochana? Wykonuj sketch. Jeden sketch. Wykonuj sketch. Jakiś drugi tutaj. I wykonuj sketch. Może być ten trzeci. I już wypełnisz swoje zadanie dzienne i będzie ok. Dobra, a jak tam, Grzesio? Kończ jedzenie. Po jedzeniu możesz dalej pisać książkę, a więc wrócimy do pisania. Twojej pierwszej książki bodajże. To jest chyba twoja pierwsza książka. No, wrócimy do pisania i do zarabiania pieniążków. Zaczniesz wydawać książki, zaczniesz na niej zarabiać grube pieniążki. Dobra, i jak tam? Twoja umiejętność, Igor, bo ty jesteś teraz najważniejszy. Bo jak ty z tym skończysz, trochę tobie polepszymy zabawę i później się weźmiemy za tę twoją złośliwość. Byś w końcu uzyskał awans, jak pójdziesz do pracy, no. A tobie się już skończył bonus, a tutaj bonus ma jeszcze 14 godzin, Jess. No i jeszcze do pracy jej akurat starczy, no bo Grzesio. Igor był tym, który jako pierwszy wziął ten bonus ponad dzień czy dwa przed innymi, a więc wiadomo, że jemu szybciej już się skończył on. Zatem Igor idzie dopiero jutro do pracy.
Więc i tak by mu się skończył ten bonus już. No. I nie ma co płakać. No. A więc skończył się w odpowiednim momencie. Ostatnio uzyskał awans dzięki niemu nasz Simka Arabella. A więc Karina spotkała Arabella. A więc koniec, tak? Więc jak skończysz robić tę rzecz, oczywiście, bo damy tobie skończyć. Jak już zacząłeś i wydałam na to pieniążki, to skończ. A jak tam, Jess, już wszystkie powiedziałaś? Wszystkie ukończone masz? Ukończone masz. No teraz możesz robić, co chcesz. Albo w sumie... Nie, ja zepsułam. Przecież trzeba było ugotować jej tosty z serem. Ona musi teraz jeść tosty z serem. Nie wiem, czy z Grzesiem rozmawiałaś o tostach z serem. Obojętne, czy tak, czy nie. I tak z nim porozmawiasz. Nie podziel się ciężarem. Wesprzyj emocjonalnie. Nie, rozmawiaj o tostach z serem. O tym masz porozmawiać, a nie wesprzyj emocjonalnie. Porozmawia to... Chodź tu, kochana. Dlaczego żeś usunęła mi moją interakcję? Rozmawianie o tostach z serem. Ja wiem, że nie chcesz przeszkadzać mężowi podczas pracy, ale rozmawia o tych tostach z serem. Skończ już pisać książkę. No, więc teraz możesz skorzystać, Grzesio. Już ci opowie o tym toście z serem. Bo nie wiem, czy to z tobą rozmawia. Chyba z tobą rozmawia o tostach z serem. To przestań. Teraz porozmawiaj z Grzesiem o tostach. Z Grzesiem. Z Igorem, co ja gadam? Cały czas na Grzesia. Na Grzesia. Na Igora mówię Grzesio, no. Nawet teraz chciałam powiedzieć na Igora, Grzesio. Rozmawiaj o tostach z serem. Ty jak skorzystasz, to później sprzedaj wydawcy. Bajt dla niskich dorosłych. Och. No i co? Jest? I tutaj powinnam spojrzeć. Jest druga osoba? Jest. Dobra, więc dwie osoby już są. A ty? Wiesz co? Nie znasz dobrze. Nie znasz dobrze Jess? To jest niemożliwe, że ty się nie znasz z Jess. No dobra, ale trochę złośliwości będzie dla niej. Karina poznała Sebastiana. A co? A Julcia nikogo nie poznaje? Przecież też ma zdobywaj przyjaciół, no. Ach, dobra. Rozmawiajcie sobie tutaj. Oczywiście na niej sobie trochę poćwiczysz tę złośliwość. Przykro mi, Jess, że na tobie się skupi. O, i Grzesia wydał swoją pierwszą książkę. Wspaniale. Czy Julia powinna... Tak, zapraszaj, Bogusława. Oczywiście, że tak. Bogusława? Zawsze. Chodź tutaj, prysznic sobie weź. Bogusław już idzie. Ty sobie najpierw coś zjesz, podejdź tutaj. I najpierw podaj obiad. Tost z serem. O właśnie, bo tego nie mamy w domu, a to potrzebuje Jess do swojej aspiracji, że to jest przeoczenie, że my tego w domu nie mamy. To jest kompletne przeoczenie, że my nie mamy tostów z serem w domu. A to jest rzecz, którą potrzebuje Jess do nas. No i gdzie idziesz, Jess? Co żeś? Jess. Chce ci się. No wiesz co, kobieto, idź to, sikuj mnie, już nie denerwuj, bo i tak idziesz dzisiaj do pracy, no. I na kim mamy ćwiczyć tę złośliwość? Na kim? Na Bogusławie? Niewinnym Bogusławie? Przyjazna weź. Na niewinnym Bogusławie poćwiczymy, no. No cóż, no takie jest życie, no. Sorry, Bogusław. Się napatoczyłeś, a potrzebujemy tego, no. Sorcie. Co robi Grzesio? Przegląda sieć. Nie przeglądaj sieć, kochany, ale napisz kolejną książkę. I może być to książka motywująca, ale już absolutnie. Karina, tu odrabiaj lekcję, a nie na ławeczce przed domem. Może być taka książka. Absolutnie może być. Oczywiście sobie... O, Julia 10 poziom gotowania ma. No proszę, proszę. Dobra, więc powitałeś go, usiądź i rozmawiaj tutaj. Byście sobie, żebym miała was na oku, oczywiście. Zapraszam do środka. Jess za godzinę rozpoczyna, tak jak sądziłam. Co ty robisz? Tańcz. Dobra, idź tańczyć. Idź jak musisz. Po prostu cały dzień dzisiaj tylko tańcz. No ja nie wiem, co się z tobą dzieje, Jess. No ale dobra, tańcz sobie. Podziel się teorią spiskową. On ci tak łatwo nie ucieknie, a więc opisz apokalipsę też mu. I oczywiście wszystkie te złośliwe rzeczy będziemy robić. Cierpość na nieistniejące przyjęcie. Co tu jeszcze? Jeszcze raz podziel się. Bogusław jest szalony, a więc szalony z nim to wszystko przejmie. Oczywiście na klatę, na twarz i będzie się jeszcze cieszył i tyle.
Zbudź złudną pewność siebie też. Co tu jeszcze? Nieprzyjazne, złośliwe. Zapytaj o cenne rzeczy. A, jesteś dopiero na początku, a więc trochę interakcji trzeba będzie zrobić złośliwych, niestety. Skłam na temat kariery zawodowej. Się nawet nie zorientuję, że kłamałeś. Opisz apokalipsę jeszcze raz. Może być, a kto dzwoni do Kariny? Julia! Nie, nie chcemy przyjść do ciebie do domu, nie mamy czasu, kochana. Niestety. Nie wiem, co chce od ciebie mama. Karina, Julcia, objąć cię, no proszę. A ty za chwilę idziesz do pracy, wiesz co? Nie zawracaj głowy Julci, dobra? Niech ona sobie spokojnie zje, co nie? Też nie zawracaj głowy. Sobie po prostu jedz, może usiądź sobie gdzieś tu, tylko niech się kliknie krzesło. Przekliknęło, bardzo dobrze. Jak tam, Igor? Jeszcze jedna interakcja tobie została, okej. Więc nie wiem, skąd na temat zawodu. Kariery zawodowej jeszcze raz. Ile, nie wiem, ile razy masz nakłamać, ale mam nadzieję, że cały czas kłamiesz, że masz tę samą karierę. Twierdź, że jesteś mistrzem zbrodni. Ty nie musisz twierdzić, ty po prostu jesteś, nie? Więc zaproś na nieistniejące przyjęcie, może też być. Nie porozmawiaj z Kariną. Po prostu weź prysznic, a później odrobisz lekcję. Muszą się kliknąć, a nie wziąć. Dobra, i się zajmujemy Igorkiem. Karina już odrobiła pracę domową. Och ty, to teraz możesz sobie coś zjeść. I może to być... Jeszcze jest ryba, nie ma ryby już. To może być to tam. Sałatka owocowa. Oczywiście patrzymy znowu na Igora. I zobaczcie, ich pasek przyjaźni rośnie. Podziel się torią spiskową jeszcze raz. Co tu jeszcze jest? Twierdzi, że jesteś mistrzem zbrodni. Jeśli na 9 poziom trzeba się wchodzi tak długo. Tyle interakcji trzeba zrobić. Budź złudną pewność siebie jeszcze raz. A co? Trzeba podtrzymywać tę złudną pewność siebie. By nas nadal lubił. Zapytaj o cenne rzeczy. Nie wiem, czy to działa, czy nie. Czy to podnosi też umiejętność złośliwości, czy nie. Dam to. I tak. Zacznie rozsiewać niedorzeczną plotkę. Dobrze, więc niech te kilka interakcji zrobi. Zobaczymy, ile jeszcze będzie potrzeba ich. No, dobra, ty odrabiasz lekcję, oczywiście to jest pewnie praca domowa Kariny, no bo oczywiście jak każda nastolatka, Karina nie zabrała swojej pracy domowej po jej odrobieniu, jak zwykle. Julcia chyba nie wiem, jak odrabia pracę domową, bo jej tu w ogóle nie widać. Piszesz po stole, niszczysz stół jak możesz. Julia, jak możesz niszczyć stół, no po prostu jest niesamowite. A po prostu to jest zacięta interakcja, której się nie pokazało tutaj ta jej praca domowa. I której nie widać jej też tutaj. Nie wiem, czy ją w ogóle zobaczę kiedyś, może jak zapiszę grę, może nie. I skończyłeś? Oj, skończyłeś, a ja tobie nie dałam kolejnej interakcji. Przekaż, dobra, niech to będą zmyślone złe wieści. Teoria spiskowa. On trochę teraz będzie smutny, twierdzi, że jesteś mistrzem zbrodni, nie wiem, czy się nabrał na to, czy nie. Opisz apokalipsę. O, niestety, cuchnące chmurki nie rób. Nie wiem, Karina, gadasz do siebie, czy do telewizora? Może do telewizora gadałaś? Na pewno teraz śmiejesz się do telewizora. Ale możesz tak robić, tylko sobie, nie wiem, usiąść, dobra? Nie musisz stać. Tak, oczywiście. Siedzenie jest przyjemniejsze przed telewizorem niż stanie. Znacznie. I co? Przerwałeś? Dalej złośliwe. Podziel się teorią spiskową. Dalej rozmawiajcie, panowie. Już jesteście przyjaciółmi. Jest śmieszne. I to jest Grzesio. A my potrzebujemy od Igora, oczywiście. Skłam na temat kariery zawodowej. Co, idziesz spać? Idź. A już mi się nawet nie chce... No, jeszcze trochę brakuje. Jeszcze trochę brakuje, ale ja widzę, że ten odcinek trzeba by już skończyć. Skończyłaś? Gdzie jest twoja... Gdzie jest jej? O, jest. Dobra, pojawiła się. Ja położę ją tu na ziemi. Mam nadzieję, że nadal jest widoczna. Jest. Dobra, i mogę schować.
Nie zgubiła się, to oczywiście jej praca domowa, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że go zalajkujecie, skomentujecie, oczywiście zasubskrybujecie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście napiszecie mi w komentarzach, co sądzicie o moim głosie, a więc co mi się to S tutaj wkrada, co sądzicie o tym nagraniu, no, o audio, o głosie i co mogłabym jeszcze w nim zmienić. A więc do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach. Susu! I love my life.